Cześć, tu Grubo Woła. Przed Wami filmik o tym, jak ułożyłbym kartę, gdyby przycisk dzika karta był cały czas aktywny u mnie. Przed kolejką piątą nie jest, użyłem na kolejkę trzecią, świat nie jest idealny, trzeba się z tym pogodzić, ale mogę Wam pokazać, jaką dzisiaj bym ułożył drużynę przy pomocy karty. Okay. To jest ta drużyna, którą mam teraz i to będzie dosyć szybka akcja. Pozbyłbym się Hitona, pozbyłbym się Sojuszu, Petersa, Berna. Kelly i Lundstrom zostaliby w moim składzie, ponieważ no, to są tani zawodnicy z szansą na grę. No, Lundstrom, no to wiadomo, że będzie grał. Kelly możliwe, że przy kontuzji wypadnie, że tam jest Sacho, więc tak by to wyglądało. Wyrzuciłbym Manę. Lanziniego, Mounta i Bansa. Generalnie tak bym to zostawił z tych zawodników, których mam teraz. Dorzuciłbym Salaha i dorzuciłbym Pukiego. Z tych drogich zawodników jeszcze dodatkowo doszedłby Dean. I tak by to gdzieś wyglądało. Wtedy mam trzech najlepszych pomocników w grze w dniu dzisiejszym, dwóch najlepszych napastników i drugiego najlepszego obrońcę. I ja jestem osobiście zwolennikiem tego, aby Aguero w składzie był, więc tutaj jak gdyby no nie zastanawiałbym się nad czymś, nad kimś innym, nie szukałbym Aubameyanga, nie szukałbym Kane'a, nie grałbym na trzech tanich napastników, tylko właśnie wszedłbym w potrojoną ofensywę City. Sterling, De Bruyne, Aguero. Według mnie to jest takie trio, które co kolejkę będzie przynosiło 20 punktów. No, to jest siła ofensywna City, więc oni po prostu punkty muszą zdobywać. Salah a nie Mane. No bo Salah dzisiaj oddaje jednak więcej strzałów. Lepiej to troszeczkę wygląda, ma te rzuty karne i możliwe, że to 0 i 1, znaczy, że ten milion różnicy między Salahem a Mane jest warte, aby dopłacić i żeby to Salah znalazł się w naszej drużynie, ponieważ rzuty karne jednak są mocną bronią na jego koncie. I tak, no chyba się troszeczkę pospieszyłem z tą sprzedażą Salaha, ale trudno. No i oczywiście byłby tutaj Puki, Manchester City w pierwszym spotkaniu, ale później zielone, później kalendarz na zielono. Fakt, że jakieś tam mecze są wyjazdowe od 6 do 9 kolejki na 4 spotkania, 3 są wyjazdy. No ale to zawsze nie są jakieś drużyny stopu. Liczyłbym na to, że on jednak tą swoją formę podtrzyma. 38% posiadania. I jednak tutaj grałbym bezpiecznie, czyli zaufałbym temu, że jednak większość ma rację i te 38% będzie, jak jemu nie wyjdzie, no to nie będę aż tak bardzo spadał w dół. No, dzisiaj to wygląda troszeczkę inaczej, jeżeli jemu wychodzi, no to ja lecę i ten kalendarz jednak no, nie przemawia na moją korzyść, jego forma nie przemawia na moją korzyść, więc dla swojego spokoju wstawiłbym dzisiaj Pukiego do składu. Po prostu tak by to wyglądało. Dean, cóż, 9 sytuacji stworzonych, 2 asysty, 7 strzałów, często jest w polu karnym, 6-7 miliona, jak najbardziej sensowna kasa do wydania, do tego ten kalendarz, który jest przed nim. No, nie ma właściwie co się zastanawiać, jeżeli to jest 6,1 miliona, a milion więcej na Trenta, no to akurat w tym wypadku wydaje mi się, że dopłata miliona nie jest aż tak bardzo konieczna, żeby tutaj Trenta wstawiać do składu. Jako drugi bramkarz, no to pojechałbym po prostu budżetowo, czyli za 4-0. Nie szukałbym tutaj żadnego kogoś do pary dla Pope'a, no bo mamy jedno spotkanie z Chelsea na wyjeździe i jakoś w tym sezonie te clean sheety nie tak często wpadają na konto bramkarzy czy też obrońców, więc 8,5 miliona zainwestowane w dwóch bramkarzy bez opcji, że trzeba rotować, że trzeba pamiętać, a który jak ma spotkanie u siebie, no to zagra.
to bym sobie zostawił. Tutaj bym się w to już nie bawił. Teraz mam Pope'a i Heatona i sobie tutaj to rotuję. No ale generalnie te pół miliona myślę, żebym mógł lepiej spożytkować niż takie przestawianie bramkarzy. Aczkolwiek Heaton ten clean sheet z Evertonem troszeczkę mnie wtedy uratował. Dobra. Nie ma co już tutaj roztrząsać tego, co było. Dostaję dwóch obrońców i dwóch pomocników. Może zacznę od pomocników. Wstawiłbym tutaj Cantwella za 4,8 miliona. Zawodnik, który gra bardzo ofensywnie, stwarza sytuację, oddaje strzały, zdobywa asysty, zdobywa bramki. Będzie miał przed sobą teraz dobry kalendarz. Kosztuje tylko 4,8 miliona. To tak naprawdę jest zawodnik, którym można grać na piątym miejscu w pomocy. I fakt, ten duet Puki Cantwell troszeczkę by mnie pewnie gdzieś tutaj mierził, troszeczkę by mi nie odpowiadał, no ale coś kosztem czegoś. Albo Salah, Sterling, De Bruyne, Aguero i Dean. I to jest jak gdyby tutaj podstawa pod to, żeby potem taki Cantwell mógł się w składzie u mnie znaleźć. I tak, no przy takich czterech czy pięciu drogich zawodnikach dobrze jest sobie gdzieś ten budżet łatać właśnie takim Cantwellem za 4,8. Jak byłbym w jeszcze większej potrzebie, no to po prostu poszedłbym w tych pomocników po 4,5, którzy są jeszcze do wyboru. No wybieram tego za 4,8, ponieważ no, on jest w lepszej formie niż ci po 4,5, którzy nie zdobyli aż tylu bramek, czy aż tylu asysty, jakby to mogło, jakby to, jak jest w przypadku Cantwella. Guendouzi, Hayden, no okej, okay, no bardziej zawodnicy defensywni niż ofensywni. Dendonker, któremu bramka nie została zaliczona. No i chyba właściwie to tyle, no nic tutaj więcej nie ma. 4,5 miliona. Wydaje mi się, że jeżeli kogoś stać, no to lepiej dopłacić to 0,3 i mieć zawodnika, który jest najbardziej ofensywny i ma największą szansę na zdobywanie punktów z nich wszystkich. Ok, tym ostatnim pomocnikiem byłby Ceballos. I to dlatego, że po prostu raz, że 5,7 miliona, dwa, szukałbym tutaj szansy na bramki, na asysty. W tym kalendarzu, który jest przed nim, to jest tylko Manchester United. Poza tym nikogo tam jak gdyby nie ma z trudnych przeciwników i naprawdę chciałbym to wykorzystać. Nie inwestowałbym w Aubę, nie inwestowałbym w Lacazette'a, nie inwestowałbym w Pepe, zainwestowałbym w Ceballosa, licząc się z tym, że on może wylądować na ławce. Wiedząc to wszystko, jednak przy takiej cenie 5,7 miliona podjąłbym to ryzyko i bym go wstawił do składu, licząc, że on po prostu zrobi to, co zrobił z Barney u siebie, czyli to z 11 punktów za 2 asysty, 3 punkty bonusowe. Naprawdę tak bym to zrobił. Tutaj do obrony już wam pokazuję, byłby to Minks za 4,5 miliona. No gościu, który teraz robi fajną karierę w Premier League. Tak bym go przy tym kalendarzu dałbym mu szansę na pewno do tej dziewiątej kolejki. Szukałbym no, szansę na clean sheeta, może jakieś bonusy. On nawet jak przegrali z Tottenhamem 3-1, no to i tak zgarnął bonus, więc na pewno tutaj w tą stronę bym poszedł. Tak bym pewnie to chciał wykombinować. I ostatni obrońca Wisienki, Nathan Ake. I tak bym zamknął budżet. I tak bym to zrobił. Tych dwóch obrońców, Minks i Ake, można sobie wymieniać w sumie dowolnie. No ja dzisiaj robiłem filmik o obrońcach i po prostu tak mi gdzieś te dwa nazwiska zostały. Chociaż o Minksie nie mówiłem, to jest akurat ewenement, ale tutaj bym go wrzucił. Tak bym to po prostu zostawił. Greenwood jako ten trzeci napastnik. Jeszcze ewentualnie tutaj można byłoby zrobić tak, że do ataku Aju z Crystal Palace przy niskiej cenie za 5,1 miliona, tak, i wtedy Ake out.
i tutaj jakiś obrońca po 4-0 i grasz tylko Minksem, Lundstromem i Dinem, ale jednak wydaje mi się, że warto mieć taką przynajmniej czwórkę obrońców do gry wtedy. Tak by to wyglądało. Szkoda, że nie mam karty, bo wydaje mi się, że ten zespół lepiej wygląda niż ten mój, który jest w tym momencie. I ciężkie chwile przede mną w FPL-u, tak mi się wydaje na teraz, na to, co widzę tutaj, a co widzę u siebie, ale zobaczymy, jak wyjdzie. I tak naprawdę wyjęcie każdego zawodnika tutaj, czy to Aguero, czy Salaha, czy Sterlinga, czy De Bruyne, powoduje, że można dowoli wtedy sobie używać, że tak powiem, na budżecie i wstawiać dowolnych zawodników. Mount, James, Tielemans, tutaj jeszcze będzie David Silva, do ataku jest Barnes, jest Vardy, jest Abraham, jest Firmino, wszyscy ci, o których ja mówiłem, jest Aller, wszyscy ci, o których ja mówiłem w ostatnich filmikach o pomocnikach i o napastnikach. I tutaj no, po prostu wybrałbym któregoś z tamtych. I tyle. Pewnie chciałbym mieć Firmino, jeżeli nie miałbym Salaha. Pewnie chciałbym mieć Davida Silva, jeżeli nie miałbym Sterlinga i De Bruyna. Mounta pewnie bym musiał wrzucić, czy Jamesa z Manchester United. Jednak oni robią fajne liczby i coś bym tutaj kombinował. Allera bym pewnie chciał wstawić do składu. Jamie Wardy też pewnie gdzieś by tutaj był blisko tych moich wyborów. A tak, cóż, zostaję z tym, co mam. Ściskam mocno kciuki za to, żeby się udało i zobaczymy. Na razie Sterling na C, ale to jeszcze nie ten film, żeby mówić o tym, co ja tutaj na kolejkę piątą u siebie w składzie przygotowałem. Tak więc, cóż, tak bym ułożył kartę, gdybym ją układał dzisiaj, ale jej nie ułożę, bo nie mam i nie zrobię minus 28 punktów, żeby coś takiego mieć na kolejkę piątą. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia. Pozdrawiam.